Krzysztof Jackowski był zaangażowany w poszukiwania zaginionego na jeziorze Kisajno Piotra Woźniak-Staraka. Dopiero rok po tym dramacie Jasnowidz z Człuchowa zdecydował się wyznać prawdę o śmierci znanego producenta filmowego. Niewiele osób o tym wiedziało, wizjonera o pomoc poprosili bliscy rodziny Staraków. Krzysztof Jackowski ujawnił prawdę o śmierci Piotra Woźniaka-Staraka, który 18 sierpnia 2019 roku zaginął na jeziorze Kisajno. Niewiele osób wiedziało, że Jasnowidz z Człuchowa również zaangażował się w poszukiwania producenta filmowego. Krzysztof Jackowski wyznał prawdę o śmierci Piotra Woźniak-Staraka. Producent filmowy wypadł z motorówki, jego zwłoki odnaleziono dopiero po 5 dniach poszukiwań. Rok po tych tragicznych wydarzeniach o swoim udziale w sprawie opowiedział Krzysztof Jackowski. Niewiele osób wiedziało, że Jasnowidz z Człuchowa również zaangażował się w pomoc rodzinie Staraków. Poszukiwania trwały już kilka dni, kiedy zadzwoniła do mnie pewna pani, przedstawiciel rodziny Staraków. Zapytała, czy dokonałbym wizji, na co się zgodziłem. Następnego dnia przyjechał do mnie 40-letni mężczyzna, który przedstawił się jako bliski przyjaciel rodziny. Wręczył mi rzeczy należące do Piotra Woźniaka-Staraka, oprawione zdjęcia z żoną, ubrania. Wyraźnie było na nich czuć zapach perfum. Pierwsze, co powiedziałem, kiedy wypadł z motorówki, już nie żył, bo był bezwładny. Zaznaczyłem na mapie, gdzie według mnie znajduje się ciało pana Staraka. Mężczyzna zrobił zdjęcie i wysłał mapę z moimi wskazówkami do ekipy nurków, która prowadziła poszukiwania, przekazał Krzysztof Jackowski w rozmowie z Plejadą. Krzysztof Jackowski miał pomóc w odnalezieniu ciała męża Agnieszki Woźniak-Starak. Okazało się jednak, że pierwsze wskazanie jasnowidza jest błędne. Ciała nie znaleziono w typowanym przez wizjonera miejscu, dlatego Krzysztof Jackowski podjął kolejną próbę i ponownie wyznaczył na mapie obszar poszukiwań. Pierwszy impuls w przypadku pana Staraka był taki, że poczułem, jak on wypada z łódki plecami do wody. Kiedy do niej wpadł, był już bezwiedny, bezwolny. To nie jest tak, że ja mogę rozmawiać z duszą zmarłego, ale dostaję subtelne sygnały od jego osoby. Poprosiłem o więcej czasu i kolejnych kilka godzin, dalej pracowałem nad tą sprawą. Ciągle miałem odzież pana Piotra. Około godziny 21 ustaliłem swoimi sposobami drugie miejsce, które zaznaczyłem na mapie. Wysłałem zdjęcie mapy z zaznaczonym punktem, a później była cisza. Następnego dnia zobaczyłem informację w internecie, że w nocy zostało znalezione ciało Piotra Woźniaka-Staraka. Byłem pewien, że nie miałem z tym nic wspólnego, wyznał Jackowski. 2. Najwięcej zakażeń już nie na Śląsku.
Nowy region wyszedł na prowadzenie. Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia dlaczego 3. W dniu odnalezienia ciała woźniaka Staraka, żona jasnowidza odebrała telefon od bliskiego rodziny zmarłego producenta. Mężczyzna gorąco podziękował za pomoc w odnalezieniu ciała. Dla mnie to był szok. Mężczyzna był zdziwiony, że ekipa ratunkowa nie poinformowała mnie o tym, bo podobno obiecali, że mi podziękują za pomoc w poszukiwaniach, mówił jasnowidz. Źródło: WP.